Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. I cóż, no, Elden Ring, nic za nic ująć. Kolejny epizod, nie jestem pewien który. Tak, czyli znowu jesteśmy tutaj z naszym magiem i jest to miejsce, w którym już byliśmy. Dla tych, którzy nie kojarzą konkretnie miejsca, pokazuję. A jesteśmy tu, gdyż już ponieważ, trzeba być szczery, nie udało mi się dobiec tam, gdzie chciałem. W związku z czym, no, popatrzcie, ile mam duszów. Szamrunów. Sakra, ile razy tam musiałem biegać po nie. Ale tak, stwierdziłem ostatecznie, że wezmę je i ucieknę. I uciekłem. I teraz tak, jak już przy tym jesteśmy, warto by było je wykorzystać do level upów, więc tak też zrobimy. I tak, jeśli chodzi o wszystkie rzeczy, chciałbym zrobić najpierw takie coś. Przy czym nie wiem, czy najpierw podbić witalność, czy najpierw podbić... Powiedzmy, że tak to zrobię. Ale tak, 20 inteligencji koniecznie. Tu trzeba podbijać. Umysł też chcę, żeby jak najwięcej móc rzucać zaklęć. Witalność bez przesady, żebym ją miał ignorować. Potrzebujemy jej i to bardzo. I tak, jak już przy tym jesteśmy, to teraz można ruszać dalej. Czy... Zależy jak na to patrzeć, tak czy inaczej. Możemy ruszać z powrotem, próbując dostać się do tego jedynego miejsca. I jeśli mam być szczery, to zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi. Bo sam nie jestem pewien, którędy tam się dostanę, jak mam się tam dostać i tak dalej. No poza tym, że tutaj jest jakieś przejście. I chyba nawet pamiętam, do czego ono jest, więc... dla swojego bezpieczeństwa jak najbardziej go użyjemy, otworzymy. I tak... jest to co prawda coś, co da nam jakieś wielkie odkrycia, znajdźki, znaleziska, ale coś, co da nam za to, opa, żelazne ostrze, tak. I proszę, dwa inteligencje więcej, a już padałem na dwa ciosy. Wcześniej tak było dwa ciosy i tam minimalnie mi zostawało. Tak czy inaczej, żelazne ostrze to jest coś, po co przybyłem, ta tarcza jest mi dodatkiem. A ten mieczyk nie wiem, czym jest. W ogóle nie kojarzę. W sensie, jest to sztylet, okej. Okay. Okej, dobrze, rozumiem. Okej. Ale no, wracając, tarcza, chyba też nic wyjątkowego. Bo to była ta. A no, nic wyjątkowego. Tak czy inaczej, w tym miejscu można powiedzieć, że najcenniejszą rzeczą, którą zdobyliśmy, jest właśnie żelazne ostrze. Proszę. W ten sposób widzicie, jakie może tutaj bonusy nakładać. No więc tak, jak widzicie, po prostu dzięki temu możemy nakładać takie efekty na chyba wszystkie, jak nie wszystkie, to prawie wszystkie, ale popioły wojny. Tak, czy tutaj coś więcej było, bo w sumie nie pamiętam. Jak mówię, wydaje mi się, że nie, ale mogę, że się myliłem. Okej. Okay. Stojąca pochodnia? Dziwna nazwa, ale okej. Okay. Ryb. No i dobra, niestety się nie myliłem. Więc jeden z mieczy zużyty. A zysk z tego znikomy. Ale hej! Przynajmniej mam już teraz pewność, że nie pomijam żadnych rzeczy w tym miejscu. Tak, najgeneralniej mówiąc, wiem, że gdzieś tu jest przejście, którym można jakby ominąć te kusze. W jaki sposób to wiem? Kurczę, balisty powinien powiedzieć. Zaraz pokażę, jak już powtarzałem. Ale zanim to, to muszę jeszcze pokonać tych dziadów, więc... No. I popatrzeć, jak nie umiem. A nawet jeśli umiem, to... Jak marnuję, można powiedzieć, manę, najprościej. Teraz nie będę ukrywał, przydałoby mi się jeszcze jedna rzecz, której oczywiście nie mam. No cóż, pierwsza śmierć dnia. Chyba pierwsza. Nie, no mam taką nadzieję, bo nie wydaje mi się, żebym już ginął w tym odcinku. Przecież dopiero co go zacząłem. No nie ma szans, żebym zginął już. W sensie przed tym razem, który tutaj się zdarzył. A, tak czy inaczej. Mój poziom lamienia, jak zwykle, niewysoki.
Właśnie, jeszcze ta stojąca pochodnia. Jak ona wygląda w sumie? Ze statystyckiego? Jest włócznią. Kalowanie nie najgorsze. Trochę ognia, trochę fizycznych. Brakuje mi jednozręczności. Może bym się nie bawił na jakimś innym buildzie. Ale na tym to muszę powiedzieć, że na A. Po prostu to nie jest to, co bym chciał robić swoim magiem. To nie tak, że ta pochodnia jest nieodpowiednia czy coś. Po prostu tak jakoś wyszło. Teraz tak czy inaczej z Kariskim się kaczam i wszystkim tym pozostałymi rzeczami. Muszę odzyskać swoje runy na tyle, na ile mogę. Proszę, jednym ciosem? To było ciekawe. Dobra, udało się. Raz, dwa. Unik. Niestety i tak dostałem. O, rękawice wygnańca. Super, super. Pewnie nie słyszeliście, ale tak. Jeśli kogoś zastanawia, czemu mówię super na rękawice wygnańca, to szybko gdzieś przekonacie, bo zaraz wam wyjaśnię. Nawet jeśli nie macie pomysłu. Ale tak, powiedzmy, że... mam teraz prawie że komplet strojów wygnańca, a raczej wszystkie elementy ubrania wygnańca, które są istotne. Okej. Udało się w taki piękny sposób ich poranić. Dokończymy tym. Tak, no zobaczcie, jaki ten kryski się kacisz świetny. Właściwie prawie nic, jeśli chodzi o FP, manę. Pienie, jakkolwiek bym tego nie nazwał. Dla mnie to fakt, że jest prawie że darmowy. A potem będziemy mogli jeszcze w sumie go bardziej czynić jeszcze tańsze, bo pamiętam, że jest tutaj odpowiedni talizman. Jest, że to po prostu bije świetne obrażenia. Co najważniejsze, jest w pełni magiczny, co też jest zaletą. Wrogowie często mogą mieć odporności na powiedzmy fizyczne. Na magii też w sumie, no. A jak są mieszane obrażenia, zawsze teoretycznie są one niższe. Z każdego rodzaju. A tutaj czysta magia, no patrzcie. Jesteśmy w stanie jednym sięgnięciem ich eliminować. Jeśli się nie zasłonią ani nic. Nie chcę umierać! Ale dobra, tak się inaczej. Udało mi się pokazać to, co chciałem. Widzicie ten mostek? Widzicie? Właśnie jego będę musiał odnaleźć. Tak, te 6000 niech tutaj leży nawet. Nie potrzebuję ich. Chciałbym też, uda mi się też jednak to pokazać trochę spokojniej. Jeszcze wyszło, ale tak... To jest, można powiedzieć, mój najgłówniejszy z głównych celów teraz. Za jakiś sposób... Chcieć jak się tam dostać. Jedne, co ja na razie widzę z możliwych opcji, to przez dachy. Aż być przez dachy, to musiałem pójść... Pamiętał gdzie. Mam jedno miejsce, które może to... Być tym miejscem, którym się szło przez dachy. Nie, żebym pamiętał, bo... Prawda jest taka, że nie pamiętam. Ale no. Teoretycznie jedno miejsce jest, które mogłoby być tym prawidłowym. Tak czy inaczej, zaraz się sprawdzi. No. Idziemy dalej przed siebie. 6000, jak mówię, zostawiam. Stracę, to stracę, nie stracę, to nie stracę. Tak. Za te tysiące na razie nie jestem w stanie. Dobra, może jakiś jeden czy dwa poziomy byłbym w stanie osiągnąć. Powiedzmy, że na ten moment nie mam niczego, co bym mógł chcieć szczególnie uzyskać. Tysiące. Nie, że nie mam. Ale dobra, chyba jesteśmy dokładnie tu... Tak, jestem dokładnie tu, gdzie chciałem być. Więc teoretycznie jest to wielki W dla mnie. Wielki win. Okej. Karyski siekacz dał radę trafić. Dokończmy tym. I okej. Cokolwiek zaznać, jak tu była, nie była. Po prostu emotka. Ważne, co by tu było, nie było i tak fajnie, że to mamy. Teraz trochę to jestem skłonny wycofać. I jest tutaj jakieś zejście. O. Chyba tylko tam ostrożnie dosyć. Ale faktycznie jest.
chyba dobrze kojarzyłem, którędy to trzeba było tam liść. Jaką nadzieję. Dobrze, że mam tutaj rycerza z halabardem. Pomagiera, więc... Dało się ustawić tak, żeby machnąć na obu, to byłoby świetnie. Dobra. Dobra. Opa, udało się. Udało się. Nawet nie wiecie, jak jestem zadowolony z tego. Nawet halabardę dostałem. Chociaż... Jestem pewien, że przypadkiem nie miałem już tej halabardy. Czy inaczej jesteśmy tu? A nie, jesteśmy w trochę innym miejscu, ale i tak blisko. No i tak, moje runy tu leżą, nawet je widać. Prawdopodobnie. Cicho, bądź przeciwnik. Oj, zapomniałem, że ja nie jestem uleczony. Tak miałem w głowie, a po co mam się leczyć i tak przecież ten, jak to się nazywa, metalizm, który noszę, ten regeneracyjny, się tym zajmie. Zapomniałem, że czasami muszę inaczej. Gin. Dziękuję. Dobra, przełączamy znowu na siekacza, bo to jest najlepszy czar, jaki mam. Teraz co? Żebym był szczery, nie wiem, czy jest coś jeszcze cennego innego do znalezienia. Książka z przepisami nomadów 3. Zaraz zobaczymy, czy jest coś fajnego. Poza tym, że na pewno widzę bełty z krwawej kości, czyli teoretycznie jestem w stanie stworzyć krwawiące strzały. Tam rozkrwawiające, więc super. Chyba też smarcz rozkrwawiający. Oj tak, fajne rzeczy. Ale nie jestem pewien, czy to tu teraz znalazłem, czy to już wcześniej miałem, więc szybko zobaczę. Nomadzi 10, kościan strzała... Skrzydła? A! Częstsza spiąłem już w ogóle strzębia. Okej, okay, czyli to są jakieś po prostu strzały z lepszym piórem. Okej. Okay. Totalnie to, o czym myślałem, ale dobra. Na wszelki wielki jednak. O, i tak chcę mieć tutaj. O. Tak. Tarczę, bo nikt nie wiadomo, co tu na mnie czeka. I można zejść po normalnym drabinom albo tutaj. Jeśli się myliłem, to trudno się mówi. Ale i tak wolę najpierw tu. Kto wie, czy jakaś znajdźka coś nie będzie chować? Powiedz brzmi... A no, nie chowała się żadna znajdźka. Ale za to chowali się wrogowie, więc... gin? Opłaciło się. Opłaciło się i... Tak, teraz jestem w tym miejscu, o którym myślałem. Oh no. Oh no, podwójne. O ja, nie, nie, nie. Ajajaj. Ajajaj. Inaczej tego opisać nie umiem. Ale tak, paparuny. Jednak, mimo tego, że paparuny, nie czuję smutku ani wielkiego żalu za nimi. Bo jak mówiłem, 6000 runów, jakkolwiek nadal bardzo dużo, to nie zmieni naszego losu. Szczególnie utrata ich. A i właśnie, pamiętam jeszcze, bo miałem powiedzieć, po co chciałem rękawice. Jak mówię, mam teraz komplet zbroi wyglańca. Jest na dużo cięższe, to prawda. Ale... O. Ciężar niestety. Może się usunę na razie to? Tak. Jeśli usunę pochodnie, mogę chodzić w tej zbroi wyglańca. Nadal mając średni ciężar, co oznacza dobre przewroty. A mamy lepszą odporność na ataki fizyczne. To jest... W moim odczuciu przydatne, I guess. Na większość oponentów naszych... Okej, okay, udało mi się. Powiem wszystkich, bo to byłoby kłamstwo. Głównie z powodu takiego, że istnieją wrogowie tacy jak... właśnie ten rycerz, z którym przed chwilą walczyliśmy. Którzy jednak umiem posługiwać się żywiołami. Albo nawet ten ptak. Więc... na nich szata astrologa byłaby lepsza. Ale nie mogę patrzeć na tamtych wrogów tylko. Patrzeć na ogół, a ogólnie
polifizyczne, bądź co bądź. Teraz lepiej. Dziękuję mózgu. I gębopaszczy też dziękuję. Bądź co bądź jest cenniejsza teoretycznie. Nie wiem. Gin. Unik. Teraz. Unik. Blok. Okej. Okay. O, umarłem. I tak. Byłem nieostrożny. Ale muszę przyznać, pojedyncze uderzenie od takiego gościa teraz bije znacznie mniej niż to było, kiedy miałem zbroję Astrolona. Więc jest bezpieczniej. Chciałem też w sumie zbroję. Szatę. Ale dobra, wiecie co? Spotkamy się może ponownie, jak będę już przy tym miejscu, w którym jest ten rycerz, który na nas żygał ogniem przed chwilą. Okej, pięknie. Po prostu zdecydowałem się wpaść. Przepaść zamiast pójść. Tak to tylko ja potrafię. Okej, jestem na miejscu. Nie wiem, czy z tego powodu bardziej się cieszyć, czy niepokoić. Tak, czy spróbujmy wywołać jednego z nich. Aż bez angażowania drugiego. Tak, dobry pomysł. I równie dobrym pomysłem może być wypicie teraz miksturki. Zanim będzie za późno. Dobra. Co? Pierwszy pokonany? Wszystko, że to był ten prostszy. Teraz ten, co to ogniem będzie żegał. Dla bezpieczeństwa wzmocnijmy swoją tarczę. Piciu magii. Zobaczmy, jak dobrze sobie poradzę. Więc dobra, póki ma tarczę, to jeszcze nie ma tragedii. Gorzej, jak wyciągnie swoją pieczęć. Pamiętam, czy on idą zamiast tarczy, czy zamiast miecza. Dairo teraz nie chciał ci pluć ogniem. Więcej problemów tutaj miałem tym razem z dojściem do ciebie niż z samym tobą. I nie żartuję. Nawet nie wiecie, jak długo mi to zajęło. Niby tam sami prości wrogowie i tak dalej, a jednak ginąłem jak jakiś... Jakby to najlepiej określić, no... Lamosaurus Rexus. Nie wiem, czemu tak dziwnie mi się podziało, ale tak... I czemu tak zrobiłem nosem. Ale no... Po prostu nie umiem. I dobra, idziemy dalej. Fajnie w ogóle, tylko co mnie smuci? Czy to na pewno dobre miejsce? Bo z jednej strony mam takie... No okej, no raczej to tutaj, raczej to tędy, raczej to jest okej. Ale nie jestem pewien. Bardzo. Całej tej wędrówki mógłbym sobie oszczędzić, jeśli bym zapłacił kamieniem za pójście przez piwnicę ze szczurami. Wiem, że są tam... Wszystko plącze. Wiem, że są tam bardzo fajne rzeczy i tak dalej, ale... Ty... Wierzyłem, żeby tamtędy można było uniknąć tego miejsca. Niestety to też nie są ci kusznicy, których szukałem tak naprawdę. Bo tamte kusze... Oj, są w całkowicie innym miejscu. Ale i tak, newralgiczny punkt uda się ominąć dzięki temu. Tak jest dobrze. Gorzej, że muszę kolejną butelkę wychlać. Okej. Okay. I... Ha. Butelkę na życie też będę pił? Nie mam pojęcia. Nie. Osobiście nie mam pojęcia, bo... Po prostu może być... To nie, koniecznie potrzebne. Jednak było potrzebne. Ale dobra. Teraz, kiedy już to wiem, to nie idziemy naokoło. Co to nie? Pójdę skrótem. Wydam mój cenny kamienny miecz, żeby pójść skrótem. I dla tych, którzy nie wiedzą, o czym mówię do końca, to wam pokażę teraz, kiedy... Kiedy no... Jestem już świadomy, że tak to wygląda! Że co? Czy wy to wie? Nie, ta gra mnie nie lubi, mnie nie kocha. Elden Ringu. Czym ci zawiniłem? Elteński kręgu, powiedz, proszę. Ja się poprawię, ja się zmienię, będę już grzecznym chłopcem, tylko powiedz, co ja zrobiłem nie tak.
że mi tak każesz. Bo tak szczerze, to ja naprawdę nie mam pojęcia, co ja bym tutaj zrobił. No trudno. Znowu kilka tysięcy runów poszło. Ale jak mówiłem, to nie jest problem. A dlaczego nie jest to problem? Dlatego, iż gdyż ponieważ w każdej chwili mógłbym pójść tu nafarmić. I tak. Farmienie nie jest najmądrzejszym pomysłem, bo potem się nafarmi dużo, czy tam więcej niż jest zalecany taki teoretyczny, czy tam przewidywany raczej bardziej niż zalecany poziom. Gra nagle staje się dziwnie prosta jak na Souls Lake'a. Tak czy inaczej, na pewno na chwilę wymieniłem, bo w tych mogę robić normalne przewrotki. A z pochodnią nie będę musiał się przejmować żadnym ze szczurów, więc trochę mniej po prostu problemów. I jakieś helikoptery tutaj surną. Tak czy inaczej, no daję jeden z mieczy. I będąc stuprocentowo też znowu szczerym, nie chciałem tego robić, bo to był ostatni, tak jak myślałem, ale jak zobaczyłem ten skrót, to już stwierdziłem, dobra, szanie to do hołeły z tym, czy coś i tyle. Proszę, mam tu pieczęć zabójcy bogów, czyli teoretycznie lepszy talizman niż talizman startowy i modlitewnik boskiej skóry. Czyli, znaczy mówiąc, czarny ogień. Bardzo fajne rzeczy. A teraz, kiedy już wyszliśmy, znowu na światło dzienne, ubieram z powrotem rękawice, wyciągam tarczę i proszę, jesteśmy. Ja się tam męczyłem z znalezieniem przejścia, tymczasem tutaj był taki skrócik. Czym ja sobie zasłużyłem na to, żeby tak błądzić? Żeby o tym nie wiedzieć, chociaż byłem tu. Teraz najgorsze jest to, że nie wiem, czy ja nie pamiętam, czy naprawdę nie odkryłem tego skrócia. Ale będę musiał znowu przeglądać moje stare nagrania. Poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie. Dobra. Kolejny jest tutaj. Dobra. Ciekawe, że czasem potrzeba jednego machnięcia, zresztą dwóch. Wielkiej różnicy mi to i tak nie robi, ale nadal ciekawe. I dobra, tu chyba zaraz będą już ostatnie kusze z tych takich niżej położonych. Więc nie są po raz kolejny powtarzam, to te, które przeszkadzały bezpośrednio w dojściu tutaj. Ale dużo to nie zmienia, bo jesteśmy przy głównej bramie. Ale co teraz jest istotne, jak ją otworzymy, nawet bez otwierania jej. To tak, mam tu miejsce łaski. Jaki też teoretycznie jest skrót. Gorzej tylko, że te kusze zawsze będą się odnawiać, więc zawsze trzeba będzie kuszników się pozbywać. Ale spokojnie. Wielkiej tragedii to nie robi. Znajdźka? Zwykłe plebiejskie odzienie. Szkoda, że nic lepszego. Bo nie będę ukrywał tego odzienia, już mi wypadło chyba 2 czy 3 razy. No ale hej, przynajmniej mamy kolejne. I teraz tak, tutaj pchamy, żeby brama się otworzyła. I tak, ogólnie tamten nam sugerował iść naokoło. Prawda jest taka, że od początku mogliśmy powiedzieć, ja chcę to tędy przejść główną bramą i przejść główną bramą. Co prawda te wszystkie kusze oczywiście od razu by strzelały i tego co nie jest zalecane. Ale tak, mogliśmy od razu poprosić go, żeby otworzył i on by naprawdę nam to otworzył. Byłby nami zawiedziony tak, i by marudził, ale w końcu byłby takie, no dobra, jak tak koniecznie chcesz, to masz. Dostaniesz to, chcesz tylko nie marudzić, jak będą cię zabijać, czy coś z tego typu. Ale tak, mamy do czynienia tutaj teraz ze standardowymi wrogami. Oraz zaraz będzie tu jeszcze jedna niespodzianka. Którą mogę powiedzieć, że nie wiem. To bardzo nawet, ale jestem w stanie sobie chyba z nią jakoś poradzić. Dobra. Ciekawe, że giną na jednego rzuta moim słoikiem. Nie wiem, nie sądziłem, że te słoiki są już takie mocne. Tak czy inaczej, nadal będę je oczywiście dotwarzał. Będę z nich korzystał, bo czemu nie? Ale tak, muszę częściej o nich pamiętać. Aktywnie. W szczególności, że tak de facto, w przeciwieństwie do innych Dark Soulsów, trzeba ich dokupywać, bo ciężko je po prostu farmić. Jak tutaj mamy nieskończoną ich produkcję. Możemy nosić przy sobie tyle, ile mamy z banków naraz, ale sama produkcja jest nieskończona, więc fajna rzecz, że nawet taki typowy wojownik pod siłę, który nie chce żadnego łuku nosić, ma dosyć dobry sposób na walkę na dystans. Gorzej tylko, że skończyły mi się teraz łyki. No ale cóż, jak się skończyły, to pokonajmy go po prostu w klasyczny sposób. Dotwórzmy szybko więcej. I tak.
No co? Gin. Dziękuję. Muszę o tych słoikach naprawdę pamiętać. Nie ma, że mi się nie chce, nie ma, że nie. One po prostu tutaj ratują dupsko i to porządnie. Teraz, kiedy się tym zajęliśmy w sumie, to... Gorsze można powiedzieć, że teoretycznie z nami. A dlaczego mówię teoretycznie? Dlatego. Jest tutaj taki przeciwnik. Bardzo ich nie lubię. Ale, jak mówiłem, raczej sobie poradzę z nim, więc... Chcę spróbować swoich sił przeciwko niemu. Mam w miarę dobrą tarczę. Broję też nie najgorszą. A jak widzicie, mój magiczny mieczek też nie bije wcale tak mało. Więc mogę spróbować swoich sił z nim. Dostaję z niego ponad 1000 run i honor kamień kowalski, okej. Okay. Krew bestii. Okej, okay. I stary kieł razy dwa. Nie wiem, czy krew bestii jest jakimś super materiałem. Ale proszę. Mam coś takiego i teraz, czy tutaj była jakaś pułapka dodatkowa? Chyba nie. To jest trochę dla mnie, no, teoretycznie mówiąc, dziwne. Ale tak. Jesteśmy. Jesteśmy na miejscu. Mamy to, co chciałem. A co za tym idzie? Mógłbym powiedzieć, że to by było na tyle z naszych zmagań w zamku. Spokojnie, odcinka jeszcze nie kończę. Tutaj nie mam żółtego smoka, i tak będzie bardzo przydatnym momentami. I nawet nie będę was okłamywał, że to jest koniec naszych zmagań na zamku. A nie, przepraszam, nie, jeszcze jest jedna rzecz. Muszę się zająć, czy tego chcę, czy nie. Powiedzenie, że tak definitywnie to już koniec naszych zmagań na zamku, to byłoby kłamstwo. Nie, że jego to trzeba po kostkach bić. Tak, jak się bije po kostkach, to się dużo mówi. O nie, drugi się obudził. No ale dobra. Próbując tu walczyć z nimi, nie tracę nic tak naprawdę, więc... Nie ma co się przejmować. Swoje miejsce łaski mam tuż przy tym, więc... Dosłownie, nie stracę nic. Nawet swojego życia. Okej, okay, jest już bliski pokonania. Żeby nie popełnić kłopoty, pozwólcie, że wykończę go kamyczkami. A, okej, okay, jest tu więcej. Obawiam się, że w takim razie, jak jest ich tutaj tak dużo, to nie będą tutaj... Dosłownie traktowani jako zwykli przeciwnicy. Tak, chciałem się z nimi mierzyć, ale już nie mam butelek leczniczych. I'm somewhat scared. And I don't wanna die. A, nie mogę tu konia. Już myślałem, że sobie na koniu ucieknę fajnie. Ale niestety. Uff. Przełamuję w 100% moją tarczę. Dobra. Mimo wszystko się udało. Mamy to. Jedziemy do wieży, w której aktywujemy wielki run Godyka. Nie będę go jakoś szczególnie używał, bo już mam być po prostu szczery, to nauczyłem się oszczędzać takie cuda. A ewentualnie będę go nosił cały czas ze sobą, bo leczą mnie. Ale tak, boska wieża pogrobna, właśnie znam tylko boska wieża Godrika. Teraz jak tam pojedziemy, mogę powiedzieć, że właśnie będziemy już kończyć prawie tak w 100% z tym miejscem. Bo jedno, co tak naprawdę pozostało, to zamieścić się na tym głupim duchu, który nas tam ostatnio... Tam duchu, no na tym, tak jakby przegniłym jaszczuro drzewie. Przegnięte okrutnie jest zgniłe. Ale wiecie, o co chodzi. Tak, powinniście wiedzieć, chyba. Było jakieś dwa, może trzy odcinki temu. Mam nadzieję, że większość z was to pamięta. Jeśli nawet nie, to tragedii nie będzie. Ale dobra. Miejsce łaski.
Nie, żeby było jakieś bardzo potrzebne, ani nic. Bo w przeciwieństwie do niektórych ta wieża akurat jest bezpieczna. Tak, są tutaj dwa palce. Martwe dwa palce, trochę smutne, ale no. I możemy tutaj przywrócić moc wielkiego runu. Tym samym mamy naprawiony wielki run Gudrika. Teraz można po prostu tutaj wejść w odpowiednie miejsce. Nie pamiętam nawet gdzie, ale gdzieś jest ogólnie zakładka, która pozwala to wyposażyć jakoś. A. Gdzie się to wyposażało? Może to było przy miejscach łaski? Może. Bo teraz czuję się trochę głupi z tym, że nie pamiętam, gdzie to było. Tak, wielki run to tutaj. Proszę, wielki run Godrika. Jak się go aktywuje, to ma się podpięć do wszystkich statystyk, ale aktywacja kosztuje łuk chroniczny. Jako, że mam tylko jeden, to na razie nie chcę. I tak. Idziemy do okrągłego stołu, bo teraz się tutaj dużo pozmieniało. Oj, dużo, oj, dużo. Pierwsza rzecz, możemy tutaj się udać. Tam? Na balkonie ktoś na nas czeka. Trzecia, ten nasz kolega, jakby go najłatwiej można było nazwać, wszechwiedzący, będzie dla nas teoretycznie trochę milszy. Ale dobra, jak możemy tutaj wejść, to wejdźmy i od razu pogadajmy sobie. Przy czym z palcami samymi nie można, mogę jej tylko dotknąć. Mogę za to pogadać z nią. Are you that new tarnished? You've done well. I am Enya, the finger reader. I interpret the words of the fingers, envoys to the greater will. Look there. The fingers tremble to welcome you, Shardbearer. Let their wisdom wash over you. Great Elden Ring. Root of the Golden Order. Anchor of all lands. Giver of grace. Wellspring of all joy. Until it is the tragic corruption of the Order has taken its toll. Across the realm, life lies in ruin, fallen to pieces. Foul curses and misery spread, unabating. But the greater will has not abandoned the realm, nor the life that inhabits it. So it is that the tarnished are guided by grace, called to act. Brave tarnished, your great rune is a handsome shard of the Elden Ring. Seek another of its kind to become Elden Lord and restore the Golden Order. Let the words of the fingers guide you. Dotkniemy też palców, bo tutaj nam gest. Gold has found its way into your possession. Demigods and even the Crater of the Champions are hewn by the Erdtree upon their end into remembrances. They are valuable indeed. These remembrances yet house the power of their former masters. And should you wish to wield that same power, well, I will lend you the strength of the fingers. Oh, do not recoil from my offer. The fingers guide us all. And you, tarnished, you are here to take, are you not? Ogólnie możemy tu się dowiedzieć więcej o runach oraz możemy wykorzystać właśnie wizerunki, czyli takie rzeczy, do tworzenia dosłownie rzeczy pokroju
No, broni z bossów. W tym przypadku mamy parszywy smok? Nie, poszywany smok. Mhm. No, to są taki przykład. Są takie ala pięści. I nie można ich w obu rękach, ma się tylko na jednej ręce. A tu i mam dosłownie topór Godricka. Na razie powiem szczerze, nie będę tworzył niczego, ale później może coś wezmę kiedyś. Great runes are the stuff of demigods. The children of the goddess, Queen Marika. She who is vessel of the Elden Ring. Tainted by the strength of their runes, her children warred, but none could become Elden Lord. And so grace was extended to your kind, the Tarnished. Listen, the fingers speak. The greater will has long renounced the demigods. Tarnished. Show no mercy. Have their heads. Take all they have left. Indeed. But remember one thing. The demigods are each and all the direct offspring of Queen Marika. Godric the Grafted was but a distant relation. The runt of the litter. His divine blood sorely diluted. Mm-hmm. Now go forth. Let the words of the fingers guide you. No, więc tak to się prezentuje ta kwestia. Ale jak mówimy, jest to najmniejsza kwestia ze wszystkich, bo ciekawsze rzeczy dopiero się zaczynają. Wiesz, iż ponieważ oto i tutaj mamy naszego kolegę. Rogera. Który niestety jest teraz w bardzo złym stanie. Nie będę ukrywał. Jest to smutne. Ah, we meet again after all. I apologize for any offense given by my bearing, but I'm quite unable to move, you see. So, what do you need? I tak, nic więcej od niego nie można. Mamy informację o Dee oraz udało mi się pokonać Godricka. Najpierw zobaczymy informację o Dee. Ah, so you've met Dee. Dee is an old friend. We found ourselves journeying together for a time, bound by our exploration of death. But our paths have since diverged, never again to cross. Though that's hardly an uncommon fate for two friends. Dee was telling me that he discovered the mark of the centipede. The centipede is an ancient symbol of the curse mark. As long as whoever finds and uses it is not nefarious by nature, then we may be able to form an alliance. If only I could speak to them in person. And if they were like you, all the better. Mm-hmm, no i przy okazji udało pokonać się Godricka. Ah, you defeated Godric and claimed yourself a great rune. Mm. Looks like we both got what we wanted out of Stormvale, didn't we? Well done, friend. Jeszcze przytłumaczyli. Oboje mamy to, co chcieliśmy z tego zamku. Take it. I tak. As you might have guessed, I still can't move. My fighting days are behind me. No need to be polite. I've no use for it anymore. I tak. A to i co, po co przybyłem tak naprawdę do niego teraz? Rapier Rogera. Nie bez zwykłym mieć do pchnięć, ale ma pewną bardzo ważną rzecz. Ma na sobie nałożony efekt. Znany jako falanga z kostrza. Znaczy mówiąc, zaklęcie, które można nałożyć sobie właśnie na broń? Tej broni potem je wysyłać. Fajna rzecz. Bym chciał nawet pozyskać. Ale teraz co jeszcze ważniejsze? No to to, że jest to rapier plus 8, więc jak będziemy potrzebować jakiejś broni normalnej, to zawsze mamy coś takiego. Ah, hello. You've been busy weeding Deathroot, I take it. I thank you, as your brother in arms. So what can I do for you? I proszę, też ma coś do powiedzenia o Rogerze. You were acquainted with a man named Roger. You know, the piteous fellow hiding away on the balcony. He was a formidable spellblade in times past. Don't let his easy air deceive you. He was wise beyond his years, stout of heart and clear of mind.
No more, though. You see him now. Ravaged by thorns, muttering and rambling. Like he's half dead already. I can't stomach to watch. Take well the lesson, friend. That's how you end up when seduced by those who live in death. When grace is sullied, it rots people from the inside. Breaks them. Dzięki za informację i przy okazji zawczasu, jako że mamy, to mogę kupić. Na razie żadnej nie będę brał. Tak, najważniejsze rzeczy mam ze sobą. Pozostały tak naprawdę jeszcze... A tutaj? Nie tutaj. Jedna ważna rzecz, którą warto od razu poruszyć, skoro i tak już jesteśmy. Bo jest tutaj teraz jeszcze gdzieś, jeśli się nie mylę, Nefeli. No i miałem rację, że tu jest. You again. I thought you'd receive a summons to the round table. Nefeli Lu, we met at Stormvale. I'm glad to see you here. I have something for you. I found it in Godric's grafting grounds. You were the one to defeat him, I would hazard. Make good use of it. I don't intend to make a habit of scavenging corpses. Proszę. Amulet Arsenał. Bardzo cenna rzecz. Fajnie zwiększał dźwięk, więc jeśli będzie trzeba tego użyć, to użyjemy. Ah, yes. I wonder if you've met my foster father. He's in his study. The room Ensure's guarding just over there. If you haven't already, I advise you introduce yourself. Father is leader of the Round Table. I'm sure talking to him will be worth your while. Dzięki za informację. I tak, od razu pójdziemy, bo czemu nie? O czym wiem, że odcinek już długo trwa, ale chcę jeszcze po prostu znowu sprowadzić się właśnie na tym, o, tam w zamku. Dziadostwie, które mnie ostatnio ubijało. Received the wisdom of the two fingers, have you not? Then, just as promised, I bid you welcome. As a true member of the Round Table, I am known as Gideon Ofnir. As a tarnished who wishes to stand before the Elden Ring and become Elden Lord, I am accumulating knowledge. To be all-knowing. You now belong to a select group of fellows. As such, I ask that you remain constant. You'll be after more great runes now, eh? Then, as your fellow, allow me to divulge a little knowledge. The inheritors of the great runes, the shard bearers. We of the Round Table know the location of five of them, including the one you defeated. Godric the Grafted, Lord of Stormvale. General Radahn, who fought Melania and her rot to a standstill in the Caelid Wilds. Praetor Rykard, Lord of the Volcano Manor of Mount Gelmir. Morgoth, the Grace Given, Veiled Monarch and Lord of Laemdel. And Rinala, Queen of the Full Moon, ruler of Rhea Lucaria's Academy. You'll still be after more great runes, won't you? To możemy ogólnie słuchać trochę więcej o tych wszystkich postaciach. Jedne co jednak ja chciałbym usłyszeć o Nefeli. I understand you've been speaking to Nefeli. She's my daughter. I took her in when she lost the guidance of grace. Though a mere axe-wielding barbarian, her youthful credulity suited my purposes. So I put her to work. Do not hesitate to employ her. Should her services benefit you, despite her looks, she is more than capable in the press of battle. Oczywiście. Więc dzięki za taką informację. I dobra, skoro to mamy ze sobą, to teraz, które to było miejsce? Za przywindzie? Chyba tak. Jednak nie odpuszczę, naprawdę. Dopóki tamtego dziadostwa nie pokonamy. Albo dopóki przynajmniej nie spróbuję. Tak czy inaczej, no. Jesteśmy na dobrej drodze do sukcesu. Tak, tutaj muszę spaść, niestety. Trzymać sporo obrażenia. Raczej się nie da. Okej, dobrze, nie spadłem całkowicie. Świetnie. Jeśli się nie mylę, tu były szczury, więc zmienię tarczę na pochodnie na chwilę. Bo jednak nie chcę się z nim walczyć. Nagroda za to jest minimalna. Było do co niemiara.
A w ten sposób je odstraszę, spłoszę, pozbędę się ich bez eliminowania. Jesteśmy. Co? Życzę mi szczęścia, bo naprawdę nie wiem, czy bez niego coś tutaj zdziałam. Ale muszę spróbować. Nie byłbym sobą, jeśli bym tego nie zrobił. Więc tak, dziad zaraz się tutaj wykopię. I okej, tarczą jestem w stanie go przyblokować. I zobaczmy, jak to wyjdzie teraz. Nie, nie ten czar! O, hołeła! Zmarnowałem więcej energii niż chciałem, bo to nie był ten czar. Dobra. Ostrożnie. Ostrożnie, gwiazda kluczu. To może się nawet nam jeszcze to uda. Dobra. Chyba jestem bezpieczny, to mogę trochę pomachać sobie mieczykiem teraz na niego. I okej. Odsuńmy się, bo będzie eksplozja. Ach, wiedziałem, że mi trafi tak. Teraz szybko muszę. Nie ma. Chcę, nie chcę. Muszę się napić. Z butelek, obu nawet. Bo mam też, mam już mało, więc wolałbym po prostu odzyskać jak najwięcej. I dobra. Dobra. Okej. O, będzie eksplozja znowu. Niedobrze, jednocześnie dobrze. Bo z jednej strony nie chcę tej eksplozji, a z drugiej ta eksplozja mimo tego, że mnie porani, to daje mu porażkę. Złote nasiona. O tak, mamy to. Mamy to. Udało mi się. Co jeszcze ważniejsze, mam tu takie dziwne coś. Ktoś może się zastanowić, ale o co chodzi, co ma być i tak dalej. To są jakieś łąki. Jakiegoś olbrzyma. A co ważne, wyrastają z nich takie kolce nieprzyjemne i tak dalej, co... Simmel to jest oznaką tych, co żyją w śmierci czy czegoś. Ale to nie wszystko, mam tu jeszcze pryszcz księcia śmierci. Po co to komu? Nie mam pojęcia. Ale jest to przedmiot... To przedmiot kluczowy? Nie. Czym on był materiałem? Użytkowym? Ołeła, nie mam pojęcia. Ale tak, ogólnie mamy pryszcza księcia śmierci. Jej. I ciekawa sprawa, popatrzcie, co jeszcze mamy. Widok, że był tutaj Roger i... Ta. Niestety dostał ze śmierci. Poważnie. Na sprawę. Tak czy inaczej, no... Udało się nam zdobyć pryszcza. Chociaż bardziej niż na jakimś pryszczu, to mi zależało na tym, żeby się zemścić na tym dziadostwie, które przeszkadzało mi tam wcześniej. No. A i przy okazji jest jeszcze właśnie drabina, która prowadzi gdzieś, ale... Ja konkretnie to nie mam pojęcia, przez co no, mogę powiedzieć wprost, że jeśli to prowadziło do jakiegoś fajnego miejsca, to będę trochę poirytowany tym, że nie szedłem tutaj z jakiegoś fajnego miejsca, tylko tamtędy. A jeśli nie prowadzi do jakiegoś żadnego fajnego, albo to było zamknięte, to będę miał takie, no okej. 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 A teraz szybciej, bo nie ma całego dnia i ciemno tutaj, więc chyba bezpieczniej będzie iść tu z pochodnią. Coś mi tak jakby witnęło tam magicznym przed chwilą. O. O, ho, ho. Taj. O, proszę. Dobra. I przy okazji... To jest ważne. Warto byłoby się chyba udać pogadać z Rogerem. O tym, co tutaj zobaczyliśmy. Więc tak też zrobię, bo... Ostatnio odkryłem to coś już dużo po tym, jak Roger jakby... Było trochę smutne, no ale jednak... Raczej znikł, jak był... martwy. I jednak można spytać o to. O zwłokach pod burzą całunem. Black Knives Plot, as that famed night of assassination is known.
It happened during the golden age of the Erd Tree, long before the shattering of the Elden Ring. Someone stole a fragment of the Rune of Death from Malaketh, the Black Blade, and on a bitter night, murdered Godwin the Golden. That was the first recorded death of a demigod in all history, and it became the catalyst. Soon, the Elden Ring was smashed, and thus sprang forth the war known as the Shattering. I once wished to become a scholar, you see. I've spent many an hour scouring the archives for knowledge of that fateful plot. The world has grown crooked, and if you intend to put it to rights, you'd better understand what happened to make it this way. Hmm? And that thing is to blame for the shape I'm in now. I urge the utmost caution. Don't disturb the corpse more than necessary. I tyle? A. O. Tu już coś więcej. No, okej. W takim wypadku nie wiem, może zobaczymy, czy on coś o tym powie. A? Też nie. Ciekawe. Może ona coś powie. A nie. Nic, a szkoda. Myślałem, że będzie tutaj może jakaś jeszcze większa kwestia. Mieć z nią, ale nie. Jak nie ma, to nie ma. I cóż, w takim wypadku na tym już naprawdę warto skończyć. Tak, coś tu na mnie krzyczy, czyli czyżbym mógł dodać wodnych do butelek? O? Mogę. Fajnie. Nadal będę na 3 czerwonych i 5 niebieskich, bo jednak many to potrzebujemy bardzo dużo. No i okej, jak już jest tak to wszystko, to w tym momencie mogę powiedzieć najprościej w świecie, że dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się to wszystko podobało i tak dalej. Zobaczę tylko szybko, nie ma nic więcej do dodania, więc pewnie już nic nie będzie. No i tak, następny odcinek to będzie już nic innego jak po prostu poszukiwanie nowych rzeczy. Zwiedzanie obszarów tej jeziornej Liurni, czy jakoś tak. Kto wie co dalej? A na tym momencie mówię to wszystko, więc no trzymajcie się i hej hej!